nuda taka. Witam państwa. Nie, to już było, no to już, nie, przestańcie, no. Bądźmy poważni. Jeżeli mówię, że witam, to chyba coś też mówicie, czy nic nie mówicie. Ja mówię witam państwa, a wy? Witamy! Słyszeliście teraz, co wyście zrobili? Słyszeliście, czy nie? Razem wszyscy, jak taka ciemna masa, witamy! Ja mówię witam, to każdy mówi witam, witam, każdy inaczej. Szukajmy indywidualności, przecież takimi jesteście. No, cześć, dzień dobry, cześć, mówić, no, dzień dobry, witam, a wy co, mówić. No, jest, Gwarek, rozpoznaje ludzi, a nie szara masa. Jak masz na imię, z tyłu? Tomek, podaj rękę, jak masz na imię? Mariusz, Marek, Tomasz, już podawajcie sobie ręce, już, pesela chcę pokazać, bęc, niech te kamery zwariują, już, pokazuj, ręce, mam, wy, cześć. Poznajmy się naprawdę, będzie nam lepiej żyć. Krzyknij do mnie, cześć Juraz! Cześć Juraz! No nie tak ostro, kurde. Teraz już troszeczkę wiesz, przesadził, chyba. Nie, taka mała hamowa poleciała. Nawet. Miękko bardziej trzeba było tak szczelić. Nie, super. No i na tym to polega właśnie. Tym się powinniśmy różnić od innych. My Polacy, którzy jesteśmy pozamykani potwornie. Jak to masz na imię? Piotrek. Znasz, przypomnij. Przypomnij. Tomek. Piotrek? No. Tomek. Poznajcie się. Pesela sobie pokażcie. Już. Super. I patrzcie, teraz taki jest na przykład, może być taki scenariusz, że na przykład Piotrek mówi tak, wychodzi tak, kurka wodna, ale było gorąco, jakbym się napił czegoś, nie? Jak ma kumel na imię? Proszę. Też Piotruś. To takie dwa w jednym. Dobra, Piotrek, nie poczekaj. Piotrek wychodzi. Nie krzyż na mnie teraz. Piotrek, wiesz, znamy się, ale bez przesady. No, pewne granice są. Piotrek, ja na przykład widzę tak. Wychodzi, mi tak gorąco było. Co? Gorąco, że chodzi się napić, wiesz, kurka wodna. W zasadzie nie było źle. Te babeczki superek były. Ten rzadko pióry taki troszkę gorszy, ale to nie szkodzi, wiesz. Troszkę mi zepsuł nastrój. Chodź, pójdziemy gdzieś. Gdzieś tu pójdziemy, jakiś barek. I mówi tak, i Piotrek tak stoi, mówi tak, kurka wodna, czekaj, Piotrek mówi do Piotka, Piotrek. Mówi, poczekaj, bo się tak chyba rozchulałem, kurka wodna, wiesz, że chyba kasy nie wziąłem, szlak trafił, nie wziąłem chyba pieniędzy, żartujesz, no nie wziąłem. Ty nigdy nie miałeś, mówi Piotrek do Piotka. Mówi, nie, no nie żartuj, no kiedyś miałem tam, daj spokój, wiesz, zostawiłem. A wychodzi Tomek i mówi tak, Piotrek, bo przecież go zna, tak? I mówi, Piotrek, mówi, co jest grane? A Piotrek mówi tak, nie wiesz. A Tomek mówi, przecież ja nie widzę, że masz problem? Widzę. Przecież cię znam, Piotruś. No jest taka sytuacja, Piotrek tak się kryguje. O co chodzi? Nie, bo chciałem, wiesz, chcieliśmy z Piotrkiem, mówi Piotrek do Piotka. Chcieliśmy sobie skoczyć gdzieś, ale wiesz, kasy nie wziąłem w ogóle. A Tomek mówi, nie masz problemu. Przecież ja tu jestem, na Piotrek, no. Mówi Tomek do Piotrka. Piotrek, ile byś na przykład potrzebował tak na wieczór, no, żeby się zabawić z Piotrkiem? No już, ale masz przerąbane teraz. Przecież na wsi cię zabiją. No. Piotrek, no więc ile potrzebujesz na wieczór? Aha, bo idziecie najpierw do baru mlecznego, tak? Dwa razy leniwe. Nie no, ze cztery, tak? W końcu stolica, tak? A do domu dojechać? Cztery. Czy w takiej sytuacji, Tomek, pożyczyłbyś Piotrkowi, jak znasz gościa? Idę z nim. Ale masz kasę? Masz kasę? Ale to znaczy, że nie pożyczyłbyś, tylko tak mówi tak, no masz 50 zł, skoro do baru, tak? Bo takie na smyczy trzymanie. Tomek, bądź człowiek, ja się cię teraz pytam. Pożyczyłbyś czy nie? Tak, masz kasę. Pożyczył. No, to pożyczaj, już. Niech pójdzie w Polskę, że Krzysiak łączy ludzi na stojaka. Ale
To nie jest historia, no to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Wiecie, dlaczego Lewica padła? Lewica się przewróciła o własną ideę, a w zasadzie o pierwszy punkt programowy SLD. W pierwszym punkcie programu SLD jest mowa o tym, że partia socjalistyczna, jaką jest SLD, powinna, wręcz musi pochylić się nad krzywdą i biedą prostego człowieka. I oni tak się pochylili, że się wywalili po prostu. Nie ma. W zasadzie nie ma kogo winić. Co, będziesz winił Dyducha? Za co? Że Dyduch jest? Za co? Tam nie ma kogo winić. Co, Jakubowską, jak biedna, nie ma w ogóle czasu na nic, bo albo jedzenie dla lwa, albo paczkę dla męża. Czy takie obowiązki kobieta wpadła? Nie ma kogo, po prostu Leszek Miller za oceanem, proszę bardzo. Pisał pracę. Wiecie, to jest podziękowanie rządu amerykańskiego, to jest rekompensata za to, żeśmy kupili te myśliwce F-16. To jest dodatkowe podziękowanie. Akurat Miller jest, rzekłem, stypendystą tego podziękowania. I on w tej chwili w Waszyngtonie pisze pracę pod tytułem Przystosowanie się Europy Wschodniej do warunków Europy Zachodniej. Bo Leszek jak nikt się przystosował. I on to pisze, ja mówię, wyślę mu pracę, żeby nie miał już znowu tak pod górkę. Ja mu wyślę pracę mojego kolegi, biolog. Ale gość strzelił taką robótkę na doktorat po prostu, bo on napisał przystosowanie się glizdy do warunków glebowych trzeciorzędu. Zmieni sobie nazwisko i poleci doktora, jak nic po technikum, także. A jak widziałem dziennikarze, wiecie co to jest, ja nie wiem, to jest amatorstwo jakieś. Widziałem zdjęcie Millera z Waszyngtonu, jak z dwoma siatami tam, takie reklamowy. I idzie. I dziennikarz napisał, że premier sobie kupił kartofle czy coś. Że osobiście kupił buraka. Ja mówię, gdzie premier? Nawet niech to będzie Miller, ale gdzie on osobiście po kartofle by poszedł do sklepu? Ja mówię sobie, co to jest, wiecie co? I tak patrzę na te reklamówki. Ja mówię, znam ten nadruk, skąd? On był taki już lekko wytarty. Ja mówię, znam te reklamówki. Co to było? Ale pamięć u człowieka jest. Wiecie, to są reklamówki sprzed 16 lat. To były te, co on przywiózł ruble w nich z Moskwy. I teraz nie kartofle, tylko chodzi z tymi rublami, szuka kantoru po Waszyngtonie. Ale jest, naprawdę. Jest. Teraz jest po prostu samo oskarżenie na Józefa, jakie gromy lecą. Baron Mazowiecki, to mi się podobało, że był taki moment, wiecie co, baron podkarpacki Martens, ten co ma serce do gry, Martens powiedział, jaki był przerażony, powiedział wiosną tego roku, powiedział, że wczesną wiosną, powiedział, że zauważył u kolegów, po tych wyrokach starachowickich, tam gdzie był ten Kołłątaj, Jagiełło, Długosz, Sobotka, przecież oni dostali po 2, 2,5, 3, 3,5, po to potworne wyroki. A jeszcze Sobotka dostał do odsiedzenia 3,5 roku w Egipcie. I to leżenie bykiem na plaży po prostu. I nie wolno mu wejść przed południem do basenu jak 3 razy. Przecież on tam się na figę wysuszy, na bank. Albo na bank, albo na figę, ale po prostu, no wiecie państwo, to jest straszne wyroki. A jeszcze było świeżo po Pęczaku, jak Pęczak 1,50 m w celi, on okna nie widzi, po prostu. Przy okazji, podobno... Pęczakowi się takie bóły tu wyrobi, bo on chce zobaczyć niebo, to on musi wisieć na parapecie. Ma powiem, takie ma, bo ćwiczy codziennie. Ale powiedział, że super, jedzenie jest super, więzienie super. Po prostu mówi, ekstra, dieta jest akurat ta, jaką lubię. Tylko mówi, poza kaszą, bo pęczaki mi w gardle stoi, ale... No i po tych wszystkich aferach, jeszcze po nagonce na Jakubowską, Martens powiedział, proszę państwa, zauważyłem u swoich kolegów, że zaczęli chodzić zaciśniętymi pośladkami. A wiecie, jak to... No, okropnie trudno się chodzi, bo to... Że wiem, pośladki wypychają biodro i to wtedy taka jakaś dziwna lordoza chora taka wychodzi. I to jest niewygodne bardzo. Ale ja mówię, cieszę się, że wreszcie coś zacisnęli. Tylko w zasadzie trzeba byłoby poprosić, zaapelować, że jak rozluźnią, to niech powiedzą kiedy. Chodzi mi o tych stojących z tyłu.
No i mówię, jest. Jest to, że jest panika, to podobno ostatnio widziano właśnie Józefa, jak biegł gdzieś, przebiegał koło Sejmu z rozwianym włosem. To jest dramat. Ja mówię, jak z rozwianym włosem? No, widocznie się nie zapiął. Ale jak to jest w życiu, jak również w polityce? Nie ma próżni. Jedno pada, drugie wstaje, tak musi być. Jedni padli, a wstał Tadeusz Mazowiecki. Muszę powiedzieć, proszę Państwa, że wszędzie jestem tak witany. Ja długo walczyłem z sobą, nawet do pierwszej krwi, bo uderzyłem się w kant stołu. Natomiast chcę powiedzieć, że po długich nocnych rozmowach z Władkiem Frasyniukiem doszliśmy do wniosku, że tę niszę centrowo lewicującą powinniśmy zapełnić. Więc chcę tylko powiedzieć jedno, że Władek, proszę Państwa, tak mnie uruchomił, dał mi takiego kopa energetycznego. Zaraz się dziwię, że nie iskrzy. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Chcę powiedzieć jedną rzecz, mianowicie taką, że stoimy w tej chwili jako partia demokratyczna. Stoimy przed odpowiedzią na trudne pytanie. Mianowicie na pytanie, jak będą się nazywali członkowie Partii Demokratycznej. To się wydaje, to jest błahe. Natomiast jest to ważne, ponieważ a potem to wchodzi w obieg gazetowy. Więc tak, dla porównania, to członkowie SLD to są nazywani ostatnimi Mohikanami. Tym bardziej, że Leszek Miller już jest w rezerwacie. I tam pyka Swajecki jako stary cucuna ze wschodu. Dalej, Liga Polskich Rodzin. To chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o Ligę Polską, znaczy, może inaczej. Ja nie chcę mówić o Lidze Polskich Rodzin, bo dla mnie jest to taka rodzina troszeczkę zastępca. Dalej, jeżeli chodzi o samoobronę, no to widać już na murach domów, sprejem, to są albo gumiaki, albo buraki, w każdym razie dużo wazyw. Nazewnictwo Wazywnica. Dalej, platforma, no to wiadomo, platformersi. Takie wyzute techniczne określenie. Zresztą mówi też o tych ludziach. No i członkowie tego. Członkowie tego. Przepraszam, sekundeczkę. Ja się zdzemłem. To jest możliwe, bo czułem ze mnie biedzę, ale mówię sobie, rzeczywiście lepiej się zemnąć i zemdleć, bo kto by tu mi szklankę wody podał. To nie Sejm. Więc wracam, bo mi tok dzemka przerwała. A jeżeli o czym ja to... o nazwnictwie co... Jeżeli chodzi zaś o członków PiS-u, czyli Prawa i Sprawiedliwości, członkowie PiS-u, jak wiadomo, to są pisiorki. Nawet powiem szczerze, mnie nie bawią tego rodzaju dowcipy, ale jakoś szła, pamiętam, grupa PiS-u w Sejmie. Myśmy tak stali z Właskiem. Oni tak przechodzili, a słynna na czele tej grupy z PiS-u dwie kacki. I ktoś tam rzucił, o, idą kacki z pisiorkami. No ale to... Więc, proszę Państwa, wracając do tej kwestii nazewnictwa, musimy sobie wewnątrz partii odpowiedzieć na pytanie, jak będą się nazywali członkowie Partii Demokratycznej, w skrócie PD. No kombinujcie, kombinujcie. Oczywiście chcę powiedzieć, że kombinowanie zawsze się źle kończy. Patrz, prezydent Kwaśniewski.
Natomiast tak kombinował, w końcu pojechał do tej Moskwy. Ja tego nie zapomnę. Mówiłem wszem i wobec, że w Moskwie Polski nie było. Był Kwaśniewski z Jaruzelskim, ale Polski w Moskwie nie było. I ja mu już powiedziałem, wyraźnie, jeżeli jedziesz do Moskwy z Jaruzelskim, to se weź jeszcze początków Bieruta i se zrób ta familiada. Natomiast chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie, to to są dla mnie, mle państwo, takie stosunki troszeczkę jakby, można by powiedzieć nawet w skrócie, paraseksualne. No i tak, pary z tego nie ma, dzieci też nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o samego prezydenta, różnie mówią, we Francji mówią pita. W Polsce mówią Putin. I nie wiem, które nazewnictwo przyjąć, bo przyjęliśmy nazewnictwo Chopin Chopin. Powinno się mówić Pitin, ale każdy ma swoją Pitin w słowniku. Więc, mile państwo, jeżeli chodzi o tego człowieka, były takie różne reakcje, a to, żeby się jakoś odgryźć. Nie ma co się odgryzać, Rotlerkow. To jest człowiek, który marzy, żeby być Wielkorusem, a to przecież dużo nie było i nie będzie. On największe kłopoty ma, jak są przymrozki gruntowe, wtedy cały sztywnieje, więc my chcę powiedzieć, róbmy swoje, nie patrzmy na Pitena, Putena czy Putin. Róbmy swoje, tylko trzeba też mieć kim robić. Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, już, że tak powiem, w końcówce, niepotrzebnie w ogóle jeździł gdziekolwiek, niepotrzebnie próbował się wciskać, myślał, że sobie coś załatwi. Natomiast przy tej okazji chciałem też wyprostować pewien mit, który się wziął, jest nazywany, że to był cud pojednania. Otóż, mili państwo, jeżeli chodzi o to pojednanie, to nie było też tak prosto. Jak pamiętacie, to był tak zwany obiad rzymski. Myśmy ze Zdanuszą zarezerwowali normalnie przez telefon miejsce we włoskiej restauracji, normalnie, anonimo, incognito. Zadzwoniliśmy, wiedzieliśmy, że tam jest polska obsługa i da się zamówić. W każdym bądź razie siedliśmy się z Danuszą. No wiecie, tak był taki dzień, że ani jeść, ani pić, tylko tak posiedzieć nam. Tak siedzimy z Danuszą, patrzymy, wchodzi Suchocka. Widocznie też języka nie znam. I ta Suchocka, panie Leśku, się. Ja mówię, weź byś się ten zgryz zrobiła w końcu. No i tak mówi, że razem, że to, że tamto, że Polacy, że tego. Ja mówię, przecież z Włochami nie siedzę, nie? Siedzę z Danuszą osobno. Nie, to będzie źle widziane. Tam. No to mówię, chodź Danka, szlak cię trafi. Tylko powiedziałem, niech mnie ktoś rozsadzi z Kwaśniewskim, bo ja powiedziałem, nie usiądzę. No to Tadek Mazowiecki się zaoferował. Mówi, bo on chodzi z tym stelażem cały czas. To ja, mówi, panie Lęsku, to on siądę obok pana. Ja mówię, no już, lepszy Tadek niż nie Jadek. No i siadł tutaj. A tam Kwaśniewski, no ale co, dużo mi zasłonił, jak Tadziu chudzina. A tam ta bania mi wystawała także. No siedzimy tak. Tu siedziała Danusza moja, tu siedział chyba Longin, ten pastuch, czy pastuszek, szlak go trafił. Tu vis-a-vis, patrzcie, jak się człowiek jeździ, to się nauczy. Vis-a-vis. Kiedyś ja myślałem, że to jest bizabi, ale nie wiedziałem. Tam siedziała Suchocka. Tak, dobrze, Suchocka. Tu Jolka, Kwasiu, Tadziu, ja. No i tak sobie siedzimy. Ja mówię tak, wiecie, ani to dzień do jedzenia, ani... Gadka się też nie kleiła, nikt kleju nie wziął. I... Tak, ja mówię, sobie wezmę jedną oliwkę, pogonię po talerzu. Nie, i tak. Wziąłem oliwkę, puściłem jak w ruletce i z widelcem czekam,
czy padnie na zero i tak. No i mówię, tak sobie posiedzę z godziny, nie? I nagle, wiecie co, poczułem, a sobie wziąłem obrus na kolana. Mówię, jakby mi oliwka się zesunęła, to żeby nie było śladu na garniturze, bo wiem najlepsze. I nagle poczułem, że coś mnie tutaj za kolano. Mnie tak... Mówię, cholera jasna, kot pieruński czy coś. I tak czochnąłem od razu. Nie, bo to człowiek robi to automatycznie. Nie? Co? I tak czuję spokój. No to znowu puściłem oliwkę. Czekam na zero. Mówię, wygram, nie wygram. Oni tam coś pytalą. I ta Henka szeleści. Tadzie, no ja mrucę. Tego bania z tego w ogóle nie słyszę. Jakiś skromny był. I nagle poczułem w ogóle takie jakby klapnięcie. I tak, ja nogą tak, ale kot nie daje nogi. Tylko czuję ciepło. Mówię, pod stołem takie cyrki. Spojrzałem na tatka. Mówię, no, w różnym wieku różne rzeczy przychodzą. Może chciał się na stare lata ogrzać, ale patrzę, jak powiedziałem, on z ręką na stelażu, a drugą tam gdzieś bierze tego spaghettiego, no. Nawija na widelec. To mówię, to nie Tadek. No to spojrzałem na Hankę Suchocką, a ta piorunica czerwona. Z tym, że ona zawsze się czerwieniła, jak patrzyła na facetu, bo to stara panna. Więc mówię tak, ale ile by musiała mieć ręki? Ja patrzę, tak zmierzyłem stół, mówię, ze 2 metry, to tu by se aż tak wyciągnęła. No to mówię, moja Danusia. No ale gdzie Danka? Po tylu latach małżeństwa to nawet Danka nie wie, gdzie nogę mam. No więc mówię, ki diabeł, a ta ludzie, ręka mnie to podchodzi pod gardło. Mnie się gorąco robi. Emocje mam, że aż mi się noża wydymają. Mówię, nie wytrzymam nerwowo. No nie wytrzymam nerwowo, a to mi jedzie w górę, czuję. To sobie myślę tak, no wiecie, trzeba to normalnie strategię i tak. Jedną ręką za obrusz i krzczole, a drugą harat. No to tak, tak. Raz, dwa, do góry! Patrzę, Kwaśniewski się zerwał. A Mazowiecki krzyczy, mamy cię, mamy cię. Natomiast kończąc, chcę powiedzieć jedną rzecz. Otóż, jeżeli chodzi o ogólną politykę, to, mile państwo, Kwaśniewski był przyjęty ostatni raz przez Busha, bo już by nie był przyjęty, tylko dzięki mnie. Otóż oczywiście, że z Bushem się trudno rozmawia, bo Bush ma w oczach taką ulicę. Znaczy ulicę, to u nich jest to, że streeta ma. Natomiast dlaczego go w ogóle Bush przyjął i tam rzucił 70 milionów, że tam dorzuci na armię, bo miał z czego dorzucić, bo za wizy biorą 180 milionów, także miał z czego dodać. Więc ja powiedziałem, dlaczego był po raz ostatni. Dlatego, że Bush go przyjął tylko dlatego, bo chciał mu podziękować za mediację na Ukrainie. No, ja tam nie chciałem dzwonić, ale prostować. Chcę powiedzieć jedno. Prezydent Kwaśniewski na Ukrainie był w sobotę, ja byłem już w piątek. Rzecz się tak macała, że ja pojechałem w piątek, spotkałem się z Juszczenką, z Kuczmą, wziąłem za łby, powiedziałem albo rybka, albo pipka. A Juszczence do ucha powiedziałem rybka i powiedziałem, możesz zrobić takie rzeczy, które ci nawet nie śniły, tak jak ja zrobiłem. Powiedziałem, nie poddawać. Powiedziałem, zobacz, z akwarium można zrobić zupę rybną, ale z zupy rybnej się wydaje, że akwarium nie zrobisz. Powiedziałem, Juszczenka, ty patrz na mnie, ja zrobiłem. Także mówię, kombinuj, a ja patrzę na niego, a Juszczenka mu opada. I jak byliśmy wieczorem po rozmowach, wyszliśmy na Majdan, powiedziałem, nie bójcie się tłumu, ja was poprowadzę. Na ten Majdan w Kijowie ludzie, a tam taki Majdan.
180 tysięcy ludzi, tu ta Moszenko, tu Juszczenko. Moszenko to jest ta premier, Moszenko, Julia Moszenko. Znaczy, ja z nią jestem na ty, dlatego mówię do niej ty, Moszenko. Tu stanęła Moszenko, tu Juszczenko. Ludzie Jalko tak, a tam 180 tysięcy ludzi, Walesa, Polska. Muszę powiedzieć, że... Mówię, jakbym gdzieś to widział. A był mój syn Jarek. Oj, udany dzieciak. Udany dzieciak. Ludzie, stoimy tak. Mnie tu zapłynie, droga mnie zamarza, bo było zimno. Stoimy tak, ludzie. Ja chyba z 5 minut, 15 minut wszyscy skandują, a mnie takie czary po plecach. A Jarek, udany dzieciak. Nie mogę powiedzieć. A Jarek mówi, tata, czy ty wiesz, co ty przeżywasz? Mówię, synu, że no, stoję, no, z rękami do góry. To oni przeżywają. Mnie się też tam kołacze, ale nie wiem, o co chodzi. A Jarek, udany dzieciak, chyba najbardziej. Jarek mówi, tata, ty przeżywasz déjà vu. Muszę powiedzieć, moi państwo, że nie wiedziałem, że ja nawet déjà vu przeżyję. Ale jak widać na załączonym obrazku, kto przeżyje, ten żyć będzie. Dziękuję bardzo. Piotrek, Tomek, Agata, Jacek, Monika, razem. No nie wiem.